Mamy do obliczenia całkę nieoznaczoną z takiej funkcji pi podzielone przez x teraz logarytm naturalny z x. No i wygląda to na pierwszy rzut oka niezachęcająco. No ale okaże się, że jak tutaj się zrobi pewne sprytne podstawienie, to sytuacja się bardzo uprości. No właśnie, czyli już podpowiedziałem, że chcę to rozwiązać metodą całkowania przez podstawienie, czyli zamienić zmienne w tej całce. Czyli potrzebuję jakąś nową zmienną, powiedzmy U. Tylko co podstawić tutaj za to u? No w poprzednich przykładach zawsze tak było, że podstawialiśmy za u coś takiego, czego pochodna również była tutaj w tej całce. Czyli mieliśmy jakieś wyrażenie i pochodną tego wyrażenia w całce. No i to wyrażenie podstawiliśmy jako nową zmienną u. I później ta pochodna nam się przydawała do tej zamiany zmiennych. No dobrze. A tutaj nie widać tak na pierwszy rzut oka chyba, co by tu można było podstawić, ale możemy popróbować. Powiedzmy, co by było jakbyśmy podstawili logarytm naturalny z x. To czemu by było równe du? No, du to jest pochodna logarytmu naturalnego, czyli 1 przez x razy dx. No tutaj od razu to piszę w takiej postaci różniczkowej. No to jest, przypominam, oczywiście równoważne takiemu stwierdzeniu, że pochodna właśnie du po dx jest równa 1 przez x. No i to jest bardzo fajne, no bo tutaj ten 1 przez x rzeczywiście występuje w tej całce. Nie wiem, czy to dobrze widać, tutaj mamy x w mianowniku. Czyli mamy 1 przez x, mamy pochodną zamiany zmiennych. Żeby to było lepiej widać, to ja przepiszę tę całkę w trochę innej postaci. Może przy okazji tutaj tę moją stałą pi wyciągnę przed całkę w ogóle, czyli napiszę ją tutaj z przodu, tutaj napiszę sobie pi, potem mam całkę, no i teraz napiszę tak, w takiej kolejności, 1 przez logarytm naturalny z x razy 1 przez x, no bo to po wymnożeniu będzie po prostu x razy logarytm x w mianowniku, dx. No, i teraz myślę, że tutaj dobrze widać, o co chodzi. Że tutaj mamy 1 przez u. To jest, będzie moje u. Logarytm naturalny to będzie moje u. Natomiast to, całe wyrażenie, to jest to samo, co mamy tutaj. Czyli to będzie moje du. Czyli przepiszę tę całkę jeszcze raz. Już teraz w zmiennej u. Czyli mamy pi. Razy całka z 1 podzielone przez u po du po prostu. Zniknął nam x z tej całki. Mamy całkę z 1 przez u po du. No a to już jest bardzo łatwo obliczyć. Dlatego, że całka z 1 przez u to jest po prostu logarytm naturalny z u. Tak naprawdę to trzeba wziąć jeszcze logarytm naturalny z modułu. Z modułu u. I do tego trzeba dodać dowolną stałą całkowania C. Czyli to jest taka funkcja pierwotna do, do 1 przez U, logar naturalny z U plus dowolna stała C. No tutaj w zasadzie to powinno być w nawiasie, tak pi razy C jeszcze powinno być. Oczywiście to jest dowolna stała, więc to nie ma znaczenia. Czyli teraz musimy jeszcze wrócić do naszej zmiennej X, to znaczy musimy sobie przypomnieć, czemu było równe U. Czyli stałą C ja tutaj przepiszę, wymnożę przez, przez to pi, i będę miał tutaj logaryt naturalny z modułu czego. No u to był logaryt naturalny z x. Może innym kolorem to wpiszę. Czyli tutaj mamy logaryt naturalny z x. No i dodać pi razy stała C, no to będzie jakaś inna stała. Pi razy C mogę oznaczyć sobie jako C na przykład. Wszystko jedno, no bo to też jest dowolna stała. No i to już jest nasz ostateczny wynik, to znaczy ta całka jest równa właśnie tyle pi razy logarytm naturalny z modułu logarytm naturalnego z x. No i tutaj mieliśmy po prostu logarytm naturalny z x, czyli ta funkcja była określona tylko dla dodatnich x, -ów. no i ta też jest określona tylko dla dodatnich x, w związku z tym nie mamy tutaj modułu z x, tak jak tutaj nie było modułu z x. Ale tutaj ten moduł jest istotny, dlatego że logaryt naturalny z x może być ujemny. Na przykład jak x będzie jedna druga, no to logarytm z jednej drugiej jest ujemny, więc ten moduł tutaj sprawi, że ta funkcja będzie również dla takich x określona, czyli dla wszystkich dodatnich x będzie określona. No i widzimy, że po raz kolejny udało nam się taką całkę, która wyglądała niezachęcająco, obliczyć stosując proste podstawienie i sprowadzając to do bardzo prostej całki. Więc zawsze warto popróbować czy jakieś podstawienie, nam rozwiązania nie uprości.